321 odcinku Miasto Żyje o dzieciach i rowerach, propozycjach na wakacje w mieście i pracy Lwa Honorka. Pierwsza w Płocku edycja ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj została podsumowana. W Ogródku Jardynowskim prezydent Andrzej Nowakowski spotkał się z uczniami trzech podstawówek, którzy przez cały maj dojeżdżali do szkoły na rowerach, hulajnogach i rolkach. Dzieciaki rywalizowały ze sobą na liczbę przejazdów. Najlepsza okazała się podstawówka numer 15 na osiedlu Góry. Otrzymała główną nagrodę 5000 zł, którą przeznaczy na rozbudowę infrastruktury rowerowej. Najlepsze klasy w każdej z placówek dostały wejściówki na zajęcia na ściance wspinaczkowej w Orlen Arenie i jesienny mecz piłkarzy ręcznych lub nożnych. A najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – akcesoria rowerowe i sportowe. Policjanci też przyznali swój puchar za najbezpieczniejszy udział w akcji, który trafił w ręce uczniów jedenastki. Podczas imprezy prezydent mówił o rowerowych planach miasta. Przy każdej nowo remontowanej drodze budujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, a w tym roku rozpoczniemy, w przyszłym roku zakończymy budowę najważniejszej ścieżki rowerowej w naszym mieście, która będzie nosiła nazwę takiej magistrali rowerowej R1. Powstanie magistrali rowerowej, która połączy Podolszyce z centrum, wesprze Unia Europejska. Miasto pozyskało ponad 11 milionów złotych, za które wybuduje 13 kilometrów ścieżek w całym Płocku. Umowę na dofinansowanie podpisali marszałek województwa mazowieckiego i prezydent na ulicy Dobrzykowskiej, gdzie niedawno otwarto nową ulicę wraz z asfaltową ścieżką rowerową. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponad 80 tysięcy złotych trafiło do czterech organizacji pozarządowych. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek zaprasza na zajęcia z robotyki oraz nocne imprezy w plenerze. Stowarzyszenie Człowiek Kultura zabierze dzieci na zajęcia do kina, zoo i na Stadion Wisły. Z kolei Stowarzyszenie Sensowni zorganizuje w sierpniu półkolonie, a w ich ramach warsztaty rozwojowe i zabawy z psami. A z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym 21 będzie można nauczyć się gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz podstaw sportowego języka angielskiego. We wszystkich projektach może wziąć udział 500 młodych płocczan. Zapisy już trwają. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Heca po raz 28 zagościł w Płocku. W Wielkim Święcie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych wzięło udział 10 zespołów z całej Polski. Swoje spektakle prezentowały w różnych punktach miasta, m.in. w Spółdzielczym Domu Kultury. Gdy nas spotkasz, los twój marny, los twój marny, powiem humor mamy czarny. Pod murami zamku, na świeżym powietrzu, podopieczni płockiego MDK-u wystawili przedstawienie opowiadające historię narodzin Królewny Wisły. Po nim młodzi artyści przeszli ulicami miasta w wesołym i rozśpiewanym korowodzie. Straż Miejska zakończyła dwie akcje prewencyjne, które prowadzi wśród dzieci. Przed niebezpieczeństwami, na które narażeni są najmłodsi, przestrzegają strażnicy w cyklicznych słuchowiskach radiowych. Na zakończenie tegorocznej edycji Akademii Lwa Honorka dzieciaki obejrzały spektakle profilaktyczne przygotowane przez trzy szkoły i spotkały się z Lwem Honorkiem oraz ciocią Agnieszką. Alkoholowi mówię nie, bo żyć długo chcę. Wielkie brawa! Lew oraz jego koleżanka zaprosiły dzieci do auli ratusza, by podziękować im za zaangażowanie w drugą akcję. Projekt Trawniki dla dzieci, kupy do śmieci zwraca uwagę na poważny problem – niesprzątanie po psach. Zadaniem było przygotowanie tabliczek namawiających właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Za swoje prace dzieci zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami.